Hej, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i tym filmem rozpoczynamy naszą 3-dniową serię, którą nagrywam co roku na koniec roku. Dzisiaj, jako że to jest pierwszy filmik z tej serii, nagrywamy wspomnienia z roku 2019. To jest właśnie pojemnik, w którym zapisywałam karteczki ze wspomnieniami. Przez pewien czas zapomniałam w ogóle o tym i później starałam się mniej więcej uzupełnić te karteczki, ale nie do końca mi to wyszło, ale mniej więcej udało mi się coś tam podopisywać, dlatego jest on pełny, jak możecie zauważyć. W tym roku nie mam do czego wysypać tych karteczek, albo w sumie wykorzystamy torbę prezentową po moich urodzinach. I tutaj rzucimy karteczki i będziemy losować tak jak co roku. Już wszystkie karteczki mam tutaj, teraz to pomieszamy. Ogólnie nie wiem, jaki miałam w tym cel, jak robiłam to za pierwszym razem, że losowałam te karteczki, no ale tak robię co roku. No przecież po co chronologicznie? Pierwsza karteczka jest z 9 sierpnia i była to wycieczka rowerowa. Zdjęcia z niej mogliście zobaczyć na moim Instagramie. A jeśli mnie nie macie na Instagramie, to macie moją nazwę w opisie. Dalej mam 12 sierpnia, Poznań, zakupy. Piesek dla Kukisia. Mówiąc piesek dla Kukisia, mam na myśli Biszkopcik, ten, którego mogliście zobaczyć we vlogmesach. 8 czerwca jedziemy po pieska, czyli po Kukiego, i z tego macie vloga. 24 grudnia, 25 i 26, czyli święta. 24 kwietnia, wrotki. Bo nie wiem, czy wiecie, ale właśnie od tego roku zaczęłam jeździć na wrotkach. I pod koniec nawet mi w miarę chyba dobrze wychodziło. 26 października, sesja z Filipem, Kukim i Karmelciem. Zdjęcia z tej sesji też możecie zobaczyć na moim Instagramie. 22 sierpnia, spacer z Kukim, promenada. Kukiś uczył się spacerować, bo on... Powiedzmy, że on nie za bardzo lubi spacerować w miejscu, gdzie są inni ludzie albo inne zwierzęta. Jak zobaczył rower na tych pierwszych tych, to stanął i udawał, że jest posągiem. 17 sierpnia. Zakupy, ognisko, urodziny Bartosza. No nie, aparat mi świeci na czerwono. 1 stycznia. Urodziny Filipa. 11 grudnia. Bilety na Five Sauce, które były prezentem świątecznym i mówiłam Wam o tym dopiero w ostatnim vlogmesie. Jak widzicie, wiedziałam o tym, że pojadę na Five Sauce od 11 grudnia. Znaczy wtedy kupiłam bilety i wtedy miałam pewność, że na pewno tam pojadę. 26 października. Halloween, makijaż, strój, sesja. Z tego też jest filmik. Bo robiłam dla Was filmik halloweenowy i zdjęcie jakieś jest na moim Instagramie, z tego co pamiętam. Także jeśli nie zapomnę, to oczywiście linka Wam gdzieś tu podam. 1 grudnia, początek vlogmesów. 17 października, sesja Kukisia. Zdjęcia z tej sesji mogliście najpewniej zobaczyć u Kukiego na Instagramie i jakieś zdjęcie chyba się pojawiło też u mnie, chociaż więcej było na Instagramie Kukisia. 1 stycznia, Happy New Year, czyli karteczka, która praktycznie zawsze się pojawia w tych moich karteczkach ze wspomnieniami, bo tak zaczynam je każdego roku. 1 września, urodziny babci, pierwszy raz Kukiego nad morzem. Z tego, co pamiętam, tutaj też macie filmik, jak Kukiś był pierwszy raz nad morzem. I to był filmik Day with Cookie, który nagrywałam w sumie 3 dni, a powinien być jeden dzień, ale tam. 8 grudnia. Próba poloneza w szkole Filipa. 21 września. Znowu Poznań, zakupy. 31 grudnia. Sylwester. I jak dobrze wiecie, po tych wcześniejszych filmach zawsze dopisuję Sylwester na... W końcu, w sensie jak już mam nagrywać ten film, to zawsze dopisuję, także
No tak po prostu robię, żebyście mieli tutaj w filmie, skoro ten film się pojawia 29. Od 16 grudnia do 19 grudnia matury próbne. O tych maturach wypowiadałam się 4 dni we vlogmasach, także jeśli jesteście ciekawi, to was tam zapraszam. 5 kwietnia nagrywanie filmu Chleb na Polski. 3 stycznia rocznica, spacer i wspomnienia. 9 listopada urodziny Patrycji. W sensie wtedy wyprawiała 18. 6 grudnia i właśnie wtedy dowiedziałam się, że Fajsos będą w Polsce i moją reakcję na to mogliście zobaczyć we vlogmasie właśnie z 6 grudnia. 21 listopada. Wtedy właśnie dostałam mój prezent świąteczno-rocznicowy, czyli właśnie tą opaskę. 20 lipca. Wtedy wyprawiałam moje urodziny. 11 stycznia. Lodowisko, gorąca czekolada z Filipem. I tutaj mam jeszcze dopisane, że były bardzo niewygodne łyżwy. 4 stycznia, pizza urodziny Filipa. 22-23 lutego. I tutaj mam, że walentynki. 22 mam opisane, że pizza i prezenty. A 23 mam filmy, bajki, pierożki chińskie i spacer. 15 lutego byłam na koncercie 21 Pilots. I z tego też macie filmy, nawet 2, bo musiałam podzielić na 2, bo mi z telefonu nie chciał wysłać tego. Teraz tutaj, 6 stycznia byłam w kinie. I tutaj jest właśnie ten bilet, który wyblakł całkowicie. Ale tutaj, jeśli dobrze widzicie, napisałam, na czym byłam w kinie, bo tutaj z tego ledwo się dało przeczytać, ale powiedzmy, że mi się w miarę udało i byłam na filmie Bumblebee, czyli no mój ulubiony Transformers. 27 sierpnia, spacer, promenada, Kuki. 31 października, widzicie? 200 subskrypcji. 6 września, malowanie klasy i tablic w szkole, w klasie mojej mamy, razem właśnie z mamą i z Filipem. Wiecie, że zostały nam jeszcze tylko 2 karteczki. 1 czerwca, Lednica. Z Lednicy też macie cały osobny film. Plus jeszcze macie film, jak my opowiadamy o tym. 6, 9 i 10 grudnia, Mikołajkowa, bajka i grałam dziecko drugie. Co wam mówiłam też w którymś vlogmasie. Prawdopodobnie nawet też z 6 grudnia. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że miło się wam ze mną wspominało te wszystkie wydarzenia. Część z nich no to widzieliście wcześniej na YouTubie, część nie. W każdym razie i tak oceniam ten rok jako nawet dosyć dobry, chociaż mam wrażenie, że zeszłoroczny był lepszy pod pewnym względem. Wydaje mi się, że miałam też więcej karteczek w zeszłym roku niż teraz. Ale to mogło być też przez to, że nie zapisywałam wszystkiego na bieżąco, tylko tam odkładałam i dopiero później coś właśnie dopisywałam. Także jeszcze raz dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeśli filmik ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, jeśli jesteś tu po raz pierwszy. Będzie mi bardzo miło i widzimy się już jutro w kolejnym filmie. I następny film to będzie właśnie podsumowanie. Do zobaczenia i cześć!